Witam serdecznie z tej strony Kryptololek. W dniu dzisiejszym lekcja numer 2 dla początkujących. Zapraszam. Na lekcji pierwszej omówiliśmy sobie, czym są waluty fiat i waluty krypto. W dniu dzisiejszym rozłożymy na części pierwsze definicję blockchain i technologię DLT, na bazie której działają i funkcjonują kryptowaluty. No więc co to jest ten blockchain? Z definicji jest to zdecentralizowana technologia łańcuchu bloków, która służy do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie. Inaczej, jest to rozproszona i niepodatna na ataki baza danych wszystkich transakcji. Transakcje te występują w formie występujących kolejno po sobie bloków danych. Aby dobrze zrozumieć, co to znaczy zdecentralizowana, należy zacząć od początku. Jakie mamy typy sieci? Sieć scentralizowana. W przypadku sieci scentralizowanej mamy właściciela sieci centralnej. Właściciel sieci centralnej jest pojedynczym punktem kontaktowym w zakresie udostępniania informacji. Największym problemem ze scentralizowaną siecią jest to, że jeden centralny właściciel staje się również pojedynczym punktem awarii. Należy zauważyć, że taka sieć jest podatna na potencjalne ataki hakerskie, ponieważ wszystkie dane mogą zostać wykradzione, zmienione lub usunięte. Powodem tego jest to, że wszystkie dane znajdują się w jednym ośrodku bazy danych. Sieć zdecentralizowana. Jeśli chodzi o sieć zdecentralizowaną, mamy wielu centralnych właścicieli, którzy mają kopię zasobów. Eliminuje to największy problem pojedynczego punktu awarii w sieci scentralizowanej. W przypadku wielu właścicieli, jeśli jeden konkretny węzeł centralny ulegnie awarii, dostęp do informacji będzie nadal możliwy z innych węzłów. I mamy sieć rozproszoną. Sieć rozproszona to również zdecentralizowana sieć, natomiast doprowadzona do skrajności. Całkowicie unika centralizacji. Główna idea sieci rozproszonej polega na założeniu, że każdy ma dostęp do wszystkich informacji, do całej bazy danych i każdy ma ten dostęp równy, na jednakowych zasadach. Zdecentralizowana i rozproszona sieć blockchain to sieć, w której każdy komputer może brać udział w przesyłaniu oraz uwierzytelnianiu transakcji. Istotą blockchain jest utrzymanie wspólnej i zbiorowej księgi rachunkowej transakcji rozproszonej po całej sieci. Cała historia transakcji jest publiczna, ale dostępna tylko w ramach praw dostępu dla konkretnego użytkownika. Dodam tylko, że istnieją dwa rodzaje blockchainów. Publiczny, czyli otwarty, oraz prywatny, stosowany najczęściej w firmach. Publiczny blockchain to otwarty system sieciowy, do którego wszystkie urządzenia mogą mieć dostęp bez żadnych uprawnień. Księga rachunkowa tam jest wspólna i przejrzysta. W prywatnym blockchainie, zanim użytkownik uzyska dostęp do sieci, musi uzyskać zgodę od władz blockchainu. Rozłóżmy sobie blockchain na części pierwsze. Blok i chain. Blok jest podstawowym elementem składowym. Składa się z nagłówka i danych transakcji. W nagłówku mamy m.in. zapisane odniesienie do poprzedniego bloku w łańcuchu. Jego skrót, z angielskiego hash. Bloki są niejako pieczętowane przez pewien rodzaj kryptograficznego podpisu, który zwany jest właśnie haszem. Wszelkie dane transakcyjne zapisywane są w tych blokach. Jeden blok zawiera informacje dotyczące określonej liczby transakcji. Gdy nasyci się on informacjami, tworzy się nowy blok, a potem kolejny i kolejny i kolejny, tworząc swego rodzaju łańcuch bloków. Stąd nazwa blockchain. Bloki powiązane są w taki sposób, że następny blok zawiera oznaczenie czasu, tak zwany timestamp, kiedy został stworzony, oraz link do poprzedniego bloku, tak zwany hash, będące zaszyfrowanym streszczeniem jego zawartości. Podsumowując, w każdym bloku znajduje się jego numer, tak zwany indeks, znacznik czasu, tak zwany timestamp, poprzedni hash nawiązujący do poprzedniego bloku, hash zawiązujący następny blok, oraz wszelkie dane transakcyjne. Adres nadawcy, adres odbiorcy, kwota transakcji, czas i tak dalej. Pokażmy sobie to na przykładzie. Wyobraź sobie, że kolej dysponuje jednym pociągiem, który będzie symbolizował blockchain. To jest nasz blockchain, a to są nasze bloki. Pociąg składa się z wagonów, które możemy do nich porównać. Ze względu na duży popyt na usługi transportowe, firma postanawia dołączyć do taboru kolejny wagon, czyli kolejny blok, aby pomieścić rosnącą liczbę pasażerów,
czyli nasze transakcje. Przy tym jednak, ze względów bezpieczeństwa, firma zleca podwykonawcy, czyli górnikom bądź walidatorom, w zależności od sieci, przegląd nowo zakupionego wagonu. Jeśli spełnia on wymogi, posiada wszystkie elementy wyposażenia i nie doprowadzi do wykolejenia całego pociągu, otrzymuje on atest, czyli weryfikacja i akceptacja poprawności bloku. Jest on finalnie dołączany do taboru, czyli do całego blockchainu. Mieliśmy blok, należy również powiedzieć, co to jest chain, czyli łańcuch. Łańcuch, inaczej rejestr, jest listą jednokierunkową rekordów, czyli bloków, z możliwością dodawania nowych bloków tylko na jej końcu, w zależności od czasu. Znając już pojęcia blok i chain, można to usystematyzować, jak zbudowany jest taki łańcuch bloków. Łańcuch bloków, czyli powiązane ze sobą bloki. Każdy blok zawiera pulę transakcji. Transakcje to wszystkie zdarzenia zmieniające stan danych w łańcuchu. Na przykład przekazywanie środków pomiędzy kontami, czyli zmiana prawa własności. Bloki ułożone są w łańcuchu chronologicznie i powiązane ze sobą jednokierunkowo. To znaczy, że nowszy blok wskazuje swojego poprzednika w łańcuchu. Jeśli na to nałożymy mechanizmy kryptograficzne, pilnujące zawartości transakcji oraz całego bloku, to otrzymamy łańcuch, który jest niemodyfikowalny i kryptograficznie bezpieczny, co oznacza, że nie da się wprowadzić zmian już w istniejących i zaakceptowanych blokach. Należy również wspomnieć o węzłach, z angielskiego nodes. Węzły w sieciach blockchain funkcjonują jako punkt komunikacji, który spełnia różne funkcje. Każdy komputer lub urządzenie sieciowe, które łączy się z interfejsem, może być nazywane węzłem, ponieważ komunikuje się z innymi urządzeniami w ten lub inny sposób. Najprościej mówiąc, węzeł sieciowy jest punktem, w którym możliwe jest utworzenie, odbieranie lub transmitowanie wiadomości czy transakcji. Węzłem może być każdy użytkownik sieci. W sieci blockchain węzły przesyłają między sobą informacje o transakcjach i blokach przy użyciu protokołu peer-to-peer. Każdy węzeł obecny w sieci definiowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem. Spójrzmy w skrócie, jak wygląda taka transakcja. Wysyłamy transakcję, która zabezpieczana jest haszem. Trafia ona do sieci, gdzie następuje jej weryfikacja. Dopisywana jest do łańcucha bloków, ale na jej końcu. Cały łańcuch zapisywany jest haszem i transakcja trafia do drugiego użytkownika. Węzły mogą pełnić rolę punktów redystrybucji danych lub jako punkt końcowy komunikacji. Węzeł zwykle składa się z fizycznego urządzenia sieciowego, czyli komputera, ale istnieją specjalne przypadki, w których wykorzystywane są węzły wirtualne. Peer-to-peer to sieć komputerowa, w której wszystkie urządzenia są równe w hierarchii. Oznacza to, że nie istnieje centralny administrator zarządzający pozostałymi komputerami. Każde urządzenie działa jako host z identycznymi uprawnieniami. Rozłożyliśmy blockchain na części pierwsze. Podsumujmy. Dane w blockchainie są kryptograficznie zabezpieczone. Zapisywane są raz, a potem mogą być tylko uzupełniane o kolejne bloki. Charakteryzuje się rozproszoną i całkowicie zreplikowaną strukturą oraz jest w pełni zdecentralizowany. Jak działa taki blockchain? Po zgłoszeniu transakcji zostanie przesłana do sieci peer-to-peer zawierającej komputery zwane węzłami. Następuje jej potwierdzenie, czyli sieć węzłów potwierdza transakcję i status użytkownika, używając przyjętych algorytmów. Potwierdzona transakcja może obejmować kontrakty, rejestry, kryptowaluty lub inne informacje. W naszym przypadku są to transakcje. Po potwierdzeniu transakcji jest ona łączona z innymi transakcjami i tworzy blok danych w księdze. Nowo powstały blok zostaje dodany do istniejącego łańcucha bloków w sposób trwały i niepodlegający zmianom. I transakcja zostaje zakończona. Pokażmy to na przykładzie. Alicja chce przesłać pieniądze do Boba. Transakcja w sieci widnieje jako blok. Blok ten jest przesyłany do każdego użytkownika sieci. Użytkownicy sieci potwierdzają, że transakcja jest ważna. Tylko wtedy, gdy wszyscy użytkownicy sieci potwierdzą ważność transakcji, blok zostaje dodany do łańcucha, który stanowi przejrzysty i niemożliwy do zmiany zapis transakcji. Potwierdzenie następuje automatycznie.
W tym momencie Bob otrzymuje pieniądze od Alicji. Najprościej jak się da. Osoba prosi o transakcję, czyli tak zwany blok, bo chce przesłać pieniądze do osoby drugiej. Transakcja w sieci pokazywana jest jako blok. Tenże blok wysyłany jest do każdego użytkownika danej sieci. Osoby te potwierdzają, że dana transakcja jest ważna. W skrócie, że każdy ją otrzymał na swój węzeł. Wyłącznie wówczas, gdy wszyscy użytkownicy w sieci potwierdzają daną transakcję, dany blok jest dodawany do łańcucha, który stanowi zapis transakcji. W tym momencie, voilà, transakcja została zakończona. Zanim przejdziemy do drugiej części lekcji numer 2 odnośnie technologii DLT, czyli technologii ksiąg rozproszonych, chciałbym, żebyście zobaczyli film zatytułowany Problem generałów bizantyjskich. Jest on bezpośrednio połączony z technologią DLT. I'm going to explain it by using an ancient problem that Bitcoin claims to have solved. It's called the Byzantine General's Problem. And until now, it's been unsolvable. The problem goes like this. How do you make absolutely sure that multiple entities, which are separated by distance, are in absolute full agreement before an action is taken? In other words, how can individual parties find a way to guarantee full consensus? Here's the example. Imagine that you are a general in the Byzantine army and you're planning to attack an enemy city. You have the city surrounded by several battalions, each of them camped several miles from the other, and each of them led by another general. A coordinated attack on the city from all sides at the same time will be successful, but an uncoordinated attack will likely end in defeat. You have decided to attack at dawn, but you have no walkie-talkies or cell phones, and signals from flags, torches, or smoke could be seen by the enemy. How do you make sure with absolute certainty that all of the other generals reach consensus and all attack together at dawn? You could send messengers on horseback, but what if one of them is captured or killed before delivering the message? You would need to have a reply from each of your generals confirming that they have received your message, which means that they would have to send messengers to you on horseback, but what if they are captured or killed? What if a messenger is captured by the enemy and an imposter messenger with a fake reply is sent back to you? And how do the other generals know that the messages that they received from you are genuine and haven't been intercepted and altered by the enemy? Worse yet, what if some of the other generals are traitors and they send messages back to you confirming that they will attack at dawn when their true intention is to retreat? How can you ever be absolutely certain that all of your battalions will reach consensus and attack simultaneously? Like I said, this problem has remained unsolved for thousands of years, and at its core, it's all about individual parties being able to trust each other directly, no strings attached. Bitcoin claims to have conquered this problem. Now imagine that the battalions are actually computers on a network, and that the generals are copies of a computer program running a ledger. A ledger that, via some very complex math, records transactions and events in the exact order that they happened. The key here is that all of these ledgers are exactly the same for everyone. As soon as a change is made on one copy of a ledger, if it is proven to be true by the math, all other copies of the ledger are updated to match. What we have here is a distributed ledger that is also always in consensus. This is one of the first things to understand about Bitcoin. It is the first full consensus distributed ledger mankind has ever seen. This network can be expanded across the entire planet.
It means that individual parties on opposite sides of the world can come to consensus on an event without requiring any third party as an intermediary for trust. Whether it's an order from a general to his troops, or an order from you for a pizza, a distributed ledger confirms via math whether an event is true and records it permanently. Bitcoin, the first full consensus distributed ledger, is a trust machine. Przejdźmy zatem do technologii DLT. Z angielskiego Distributed Ledger Technology. Po polsku technologia ksiąg rozproszonych. Z definicji jest to rodzaj technologii wspierającej rozproszone rejestrowanie zaszyfrowanych danych. Stanowi technologię rozproszonej bazy danych, której rejestry są replikowane, współdzielone i zsynchronizowane w ramach konsensusu różnych rozproszonych geograficznie osób, firm lub instytucji. To protokół, który umożliwia bezpieczne funkcjonowanie zdecentralizowanej cyfrowej bazy danych. Sieci rozproszone eliminują potrzebę utrzymywania przez centralny organ kontroli pod kątem manipulacji. DLT pozwala na przechowywanie wszystkich informacji w bezpieczny i dokładny sposób przy użyciu kryptografii. To samo można uzyskać za pomocą kluczy i podpisów kryptograficznych. Gdy informacje są przechowywane, stają się niezmienną bazą danych i podlegają zasadom sieci. Rozwiązania DLT nie mają centralnego magazynu danych. Zamiast tego informacje są przechowywane w co najmniej kilku miejscach w sieci. Osiąga się to poprzez zastosowanie systemu peer-to-peer i odpowiednich algorytmów konsensusu. Dane są rozdzielane na kilka, kilkaset, kilka tysięcy węzłów w sieci, replikowane i synchronizowane. Za każdym razem, gdy księga jest aktualizowana, wszystkie pliki są opatrzone znacznikiem czasu i mają własny podpis kryptograficzny. W ten sposób powstaje baza danych, która jest zarówno bezpieczna, jak i możliwa do audytowania. Technologie DLT i blockchain tworzą odporny na manipulacje zapis wszelkich transakcji na przestrzeni czasu. Dzięki kompleksowemu szyfrowaniu potencjalne możliwości nieautoryzowanego dostępu i oszustwa są praktycznie wyeliminowane. Technologia ksiąg rozproszonych oferuje też przejrzystość transakcji, jako że uczestnicy mają dostęp do tych samych informacji w czasie rzeczywistym. Możesz mieć pewność, że osoby przeglądające dane są do tego uprawnione, co jest dużym krokiem naprzód w zapobieganiu oszustwom. DLT może trwale obniżyć koszty przetwarzania danych oraz transakcji. W przypadku rozproszonego rejestru transakcje nie mogą być zmieniane ani usuwane. Zyskujesz stały zapis każdej transakcji, który może być skontrolowany przez każdego upoważnionego uczestnika w dowolnym czasie. W praktyce każda zweryfikowana transakcja jest osadzona w bloku tworzącym nieusuwalną historię, która jest zabezpieczona kryptograficznie. Dane są zawsze aktualne i mają zapewnioną integralność. Jakie korzyści wynikają z technologii ksiąg rozproszonych? Przede wszystkim każdy użytkownik sieci posiada identyczny rejestr danych co inni użytkownicy i na bieżąco jest on aktualizowany u każdego. Posiadamy zwiększoną przejrzystość, wydajność i automatyzację, ponieważ kontrola jest przekazywana użytkownikom i dzielona za pośrednictwem sieci. Daje nam możliwość szybkich i tanich transakcji, ponieważ wyeliminowana jest potrzeba obecności pośrednika lub nadzorującego organu centralnego, tzw. third parties. Niespotykany dotąd poziom bezpieczeństwa, ponieważ dane są przechowywane w każdym węźle sieci. Dlatego system jest tak trudny do zhakowania. Jakie jeszcze zalety daje nam technologia DLT oraz blockchain? Przede wszystkim zaufanie i bezpieczeństwo. Ponieważ dane pozbawione są błędów, nie da się ich edytować, a każdy kolejny blok uwiarygadnia poprzedni. Rejestr dostarcza pełnej specyfikacji informacji na temat transakcji i w każdej chwili możemy zobaczyć wszystkie te dane. Zwiększona efektywność w postaci braku czasochłonnego uzgadniania rekordów, ponieważ sieci i dane są zapisywane w systemie peer-to-peer. Oraz daje nam możliwość zakładania inteligentnych umów. No dobrze, w takim razie gdzie możemy wykorzystać technologię DLT? Przede wszystkim w finansach. Liczne kryptowaluty wykorzystują zdecentralizowane funkcje DLT w celu zwiększenia bezpieczeństwa i przejrzystości transakcji finansowych. W głosowaniu. Distributed Ledger Technology może zapewnić bezpieczne, prywatne i przejrzyste systemy głosowania.
walcząc tym samym z problemem niesprawiedliwych, manipulowanych wyników wyborów w wielu krajach świata. Przy energii, jako że technologia ksiąg rozproszonych eliminuje wszelką potrzebę pośrednictwa, każdy może swobodnie wytwarzać i kupować energię. Ponadto, dzięki inteligentnym umowom, czyli tzw. smart kontraktom, łatwo jest kontrolować transfer energii i eliminować oszustwa. Przy opiece zdrowotnej technologia rozproszonej księgi może znacznie poprawić jakość opieki, między innymi poprzez dostęp do historii choroby pacjenta z dowolnego miejsca na świecie. W łańcuchu dostaw, przy procesie produkcji, dystrybucji i śledzenia produktów w łańcuchu dostaw, co zapobiega zagubieniu, podrabianiu oraz wyszukiwaniu wadliwych produktów. Jednocześnie możemy wykorzystać przy nieruchomościach, w branży muzycznej i potwierdzeniu praw własności, tym samym w branży filmowej i artystycznej przy okazji dzieł sztuki, w branży prawniczej jako przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów, przy wynajmowaniu pojazdów oraz przy organizacji charytatywnych zbiórek. Jaka jest różnica między DLT a technologią blockchain? Chociaż terminy te często stosuje się zamiennie, ponieważ oba systemy rejestrują informacje w przejrzysty sposób za pomocą zdecentralizowanej sieci, blockchain jest faktycznie jednym z rodzajów rozproszonej księgi. DLT to technologia, która pozwala dystrybuować dane, a blockchain był pierwszym funkcjonującym typem DLT. Rozproszony rejestr wykorzystuje węzły do zapisywania transakcji, a następnie powielania tych informacji w sieci. Blockchain natomiast gromadzi te dane w blok danych i łączy je w całość. Podsumowując, Distributed Ledger Technology, czyli technologia ksiąg rozproszonych, tak zwany DLT, to model rozproszonej, współdzielonej i synchronizowanej księgi głównej. Blockchain natomiast jest typem takiej rozproszonej księgi głównej. Bitcoin natomiast jest jedną z implementacji blockchain opartego na modelu publicznym. Kończąc lekcję drugą, należałoby wspomnieć o perspektywach na przyszłość. Rosnące zainteresowanie technologią blockchain ma wpływ na globalny rozwój gospodarczy. Różnego rodzaju projekty z pogranicza branży technologicznej oraz finansowej, określane jako fintech, są upatrywane jako swoisty motor napędowy dla gospodarki. Jest wiele głosów, które jednoznacznie podkreślają, że rozwój branży blockchain jest korzystny z punktu widzenia przedsiębiorczości oraz z punktu widzenia gospodarki jako całości. Rządy, instytucje finansowe oraz przedsiębiorcy chętnie inwestują w rozwój różnorodnych technologii opartych o blockchain. Efektem jest rozwój setek startupów, które otrzymują dofinansowania na rozwój i badania. Lista zastosowań, które znajdziemy w łańcuchu bloków, jest bardzo długa. Ogromne zainteresowanie tą technologią oraz duże fundusze, jakie są inwestowane w dalsze badania, pozwalają sądzić, że rewolucja technologiczna oparta na blockchain właśnie nadchodzi. Co ciekawe, potwierdza to Światowe Forum Ekonomiczne, The World Economic Forum, które umieszcza technologię blockchain wśród kamieni węgielnych rynku cyfrowych finansów. W tym prestiżowym gronie znalazła się jeszcze sztuczna inteligencja, platformy mobilne oraz Internet Rzeczy, Internet of Things. W raporcie opublikowanym przez World Economic Forum można przeczytać, że to właśnie technologia oparta na kryptografii jest postrzegana jako jeden z fundamentów polityki zrównoważonego rozwoju. Na tym kończę dzisiaj lekcję drugą. Mam nadzieję, że było jasne. Starałem się ze wszystkich sił, aby przekazać Wam tę wiedzę w sposób bardzo prosty i żeby każdy zrozumiał, na czym to polega. Piszcie w komentarzach, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co nie jest jasne. Dajcie lajka, suba, jeżeli Wam się podobało, jeżeli nie, również dajcie. I do usłyszenia. Pozdrawiam, kryptolorek. Hej.